uroczystej sesji Sejm Ustawodawczy Rzeczpospolitej powziął doniosłe uchwały, które popierają w całej pełni propozycje II Światowego Kongresu zmierzające do przywrócenia i utrzymania pokoju. Serdecznie powitali posłowie przybyłych na sesję przedstawicieli Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju. Profesor Infeld, poseł Klosiewicz, redaktor Dłuski, Jerzy Putrament. Z ramienia delegacji zreferował projekt uchwały i ustawy w obronie pokoju poseł Leon Kruczkowski. Sejm deklaruje uroczyście, że cały naród udzieli czynnego poparcia działalności Światowej Rady Pokoju. Specjalna ustawa orzeka, że uprawianie lub szerzenie propagandy wojennej, wszelkie podżeganie do wojny jest zbrodnią przeciw pokojowi i będzie surowo karane. Z entuzjazmem przyjmuje Sejm historyczne uchwały wyrażające wolę całego narodu polskiego. Rok 1950 był rokiem szybkich postępów naszego budownictwa socjalistycznego, ogromnego wzrostu produkcji. Te sukcesy naszej gospodarki znalazły odbicie we wprowadzonej z dniem 1 stycznia obniżce cen na szereg artykułów inwestycyjnych i na niektóre artykuły powszechnego użytku. O 10% staniało mięso wieprzowe, o 5% wędliny. Poważnej zniżce od 9 do 20% uległy ceny obuwia i wyrobów skórzanych. Ta pierwsza obniżka to zgodnie z zapowiedzią rządu bezpośredni rezultat reformy pieniężnej przeprowadzonej w końcu października, zapoczątkowanie polityki planowego obniżania cen, a tym samym podnoszenia stopy życiowej ludzi pracy. Jak widzimy, klienci z radością przyjmują taką zapowiedź nowego roku. Olbrzymie znaczenie ma obniżka cen niektórych artykułów inwestycyjnych. Przyspieszy ona tempo naszego rozwoju gospodarczego, zmobilizuje masy pracujące do walki o obniżenie kosztów produkcji, wzmoże rozmach naszego pokojowego budownictwa. Pierwsza polska fabryka penicyliny wykonała w pół roku swój plan roczny. Proces produkcji jest skomplikowany. Zanim zrobimy zastrzyk pacjentowi, zastrzykujemy pleśń probówce, gdzie na odpowiedniej pożywce pleśń dojrzewa. Następnie przeszczepiamy wyhodowaną pleśń na tak zwany mały tank, czyli mały zbiornik. Z małego tanku szczepimy tank matkę o pokaźnej już pojemności 600 litrów, gdzie fermentacja trwa dalej. Stąd przenosimy pleśń do tanku kolosa o objętości 10 tysięcy litrów. Po przefiltrowaniu zabutelkowana i zamrożona penicylina wędruje do suszarni. Uruchomienie polskiej produkcji penicyliny, zbawiennego leku, który zrewolucjonizował medycynę, jest wielkim sukcesem polskich uczonych i polskich robotników. Jedna z coraz liczniejszych u nas szkół, szkoła zasłużonego awansu technicznego. W Warszawie rozpoczął się zorganizowany przez Ministerstwo Budownictwa kurs szkoleniowy dla robotników awansowanych na kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach budowlanych. Inżynier Szurowski rozpoczyna wykład. Furmanek budował pierwszy polski szybkościowiec. Murarz Dzięcioł jest znanym przodownikiem.
Zagrodzki, jeden z budowniczych trasy WZ. Szymach kieruje zespołem przy budowie Mlynowa. Swoje bogate doświadczenia praktyczne uzupełniają fachową wiedzą teoretyczną. Obejmą trudne, odpowiedzialne stanowiska kierownicze. Poprowadzą swoich towarzyszy, naszych wspaniałych robotników budowlanych, do nowych sukcesów w wielkim dziele budowy Warszawy, wznoszenia nowej huty, fabryk, osiedli, w realizacji planu 6-letniego. Podróż w nieznane. Taką niespodziankę przygotowali dla kilkuset przodowników pracy warszawskie związki zawodowe. Pociąg wyruszył w przeddzień Sylwestra. Dokąd jedziemy? Nieznane przybiera coraz wyraźniejsze kształty. Szklarska Poręba, jedna z najpiękniejszych miejscowości wypoczynkowych Karkonoszy. Na słynnej autostradzie zabawa na całego. Doprawdy przypominają się dziecinne czasy. Brakuje tylko bałwana. A wieczorem, uwaga, niech żyje nowy rok. To dzięki takim jak oni, każdy nowy rok jest lepszy, bogatszy od poprzedniego. Dobrze sobie zasłużyli nasi przodownicy na tę noworoczną niespodziankę. W Brukseli odbył się istny zlot gwiaździsty podżegaczy wojennych. Oto przybywa sam szef, amerykański sekretarz stanu, minister Acheson. Pozostali rzecz jasna jednomyślnie uchwalą, co zleci Waszyngton. Mają już wprawę. Pan Bevin, likwidator niezależności Wielkiej Brytanii. Minister Schumann i Jules Mock, zdolny uczeń hitlerowskiej policji. Pod dyktando pana Achesona oni i ci pomniejsi uczestnicy maszynki do głosowania uchwalili plan odbudowy neohitlerowskiego Wehrmachtu, włączenie jednostek zachodnio-niemieckich do armii Paktu Atlantyckiego, remilitaryzację Niemiec. Ale na to, by utworzyć armię, trzeba żołnierzy. Na to, by uruchomić produkcję wojenną, trzeba robotników. A tymczasem w Niemczech Zachodnich potężnieje fala oporu przeciwko planom awanturników wojennych. W Niemczech Zachodnich trwa i rośnie wielka akcja. W całej Trizonii odbywają się wiece, strajki, zebrania protestacyjne. W szeregu miejscowości rozpoczął się oryginalny plebiscyt. Na kartce zapytania: remilitaryzacja? Zbrojenia? Nie, nie, nie. Tysiące i dziesiątki tysięcy prostych ludzi odpowiada nie. 88% mieszkańców tej miejscowości Schopheim odpowiedziało nie. 92% dokerów i robotników stoczniowych Hamburga odpowiedziało nie. Naród niemiecki przeciwstawia się polityce wojennej. Naród niemiecki z entuzjazmem przyjął propozycję premiera Grotewola oparte na postanowieniach konferencji w Pradze. Okręg leningradzki słynie z zakładów przemysłu precyzyjnego. Ślusarz zakładów Economizer, Iwan Kartaszow, jest wybitnym racjonalizatorem. Ostatnio wprowadził znaczne uproszczenia do elektronowego sterowania obrabiarką i zmontował pomysłową tablicę rozdzielczą. Zamiast 24 guzików i wyłączników, tylko 8. Sterowanie ogromnie uproszczone. Po
Poza tym Kartaszow zastosował przy obrabiarce specjalny ekran, na którym ukazuje się profil obrabianej części powiększony 20-krotnie. Dzięki temu wynalazkowi nawet mało wykwalifikowany robotnik może obrabiać najbardziej precyzyjne części. W Ministerstwie Budowy Maszyn Kartaszow zaznajamia ze swym wynalazkiem przodowników pracy, inżynierów, uczonych. Jego udoskonalenia będą zastosowane w wielu zakładach.